Jan Brzechwa w swoim wierszu pisał: tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko. Do dziś igła służy nam do szycia i cerowania. Igła może być niewielka, a może być przymocowana do maszyny. Igła, choć o innej budowie, występuje także w kompasie, gramofonie, czy strzykawce. Igły posiada również sosna. Zaskoczę cię. Na dnie mórz i oceanów spotkasz zwierzę, które kształtem przypomina poduszeczkę z powbijanymi igiełkami. Poznaj igielnika. Igielnik to jeżowiec, czyli kuzyn rozgwiazdy. Najczęściej zamieszkuje wody płytkie od 1 do 6 metrów głębokości. Żyje na skalistych wybrzeżach wśród raf koralowych. Budowa ciała igielnika jest idealnie przystosowana do zdrapywania pokarmu, czyli glonów z podwodnych skał. Otwór gębowy umiejscowiony jest po spodniej stronie ciała, czyli tej, która przylega do podłoża. W otworze gębowym znajduje się aż 5 zębów, które co pewien czas wymieniają się na nowe. Na szczycie ciała igielnika obserwujemy charakterystyczny odbyt. Nieraz mylony jest on z okiem. Igły igielnika są długie, zakończone kolcami z jadem. Ukłucie powoduje bardzo bolesną ranę i swędzącą wysypkę. Mimo to możesz być spokojny. Nie spotkamy igielnika w naszym morzu, czyli w Morzu Bałtyckim. Pomimo niegościnnego wyglądu, igielnik jest pewnego rodzaju azylem dla wielu drobnych zwierząt zamieszkujących rejony raf koralowych. W długich igłach igielnika schronienia szukają niewielkie ryby, takie jak brzytewniki,